No właśnie. Czyli o trening, tak? To jest właśnie ćwiczenie umysłu. Proszę. Końcu, proszę. Może teraz coś łatwiejszego. Wakacje w Energetycznym Centrum Nauki to oferta dla mniejszych i większych odkrywców. Od wtorku do piątku zapraszamy na inne zajęcia. We wtorki rozmawiamy o temperaturze i przeprowadzamy szereg eksperymentów z ciepłem i zimnym. W środę zapraszamy na plotki od drzew, o czym szumią drzewa w mieście. Z kolei czwartki to gratka dla miłośników gier, a w piątki zapraszamy na zajęcia fizyczne, prawo Bernoulliego i tutaj rozmawiamy o tym, na przykład dlaczego samoloty latają. Z kolei każda sobota wakacji w naszym centrum to różne warsztaty i tutaj zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Również prosimy o wcześniejszą rezerwację zajęć pod adresem rezerwacje@ecn.technopark.kielce.pl. Tworzę swoją grę planszową, która będzie o westernie. Moja gra będzie polegała na tym, że musisz na przykład zrobić jakieś wyzwanie czy coś takiego. Zobaczyłem tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy. Jest ich tak dużo, że sam nie wiem, która rzecz tutaj jest najlepsza. Moja gra planszowa polega na przejściu. Tutaj mamy portale i żeby przejść do tego domku. Bardzo mi się podoba. Mogę się tutaj dużo nauczyć. Interesuję się anatomią człowieka. I bardzo mi się to jej podoba. Zbliża się wrzesień, a to w Energetycznym Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego oznacza nową ofertę dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych. Podobnie jak w poprzednim roku, każdy dzień jest podzielony tematycznie. We wtorki organizujemy rozmaite zajęcia z całej naszej oferty. Środy z kolei to dzień matematyczno-przyrodniczy, czwartki to zajęcia programistyczne, a w piątki zapraszamy na zajęcia fizyczne. W soboty zajęcia familijne. W naszej ofercie pozostają warsztaty Mamo, Tato, a dlaczego? Oraz warsztat młodego odkrywcy. Planujemy również rozpocząć od października kurs programistyczny i obejmować będzie 3 poziomy. Będą nam towarzyszyć 3 rodzaje robotów, dlatego serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą na nowy rok szkolny. Więcej informacji na stronie www.ecn.kielce.pl.